Andrzej Bajeński, prezbiter naczelny Kościoła Chrystusowego w Polsce, będzie mówił dzisiaj o przełomowym momencie w swojej służbie pastorskiej oraz opowie, dlaczego uważa, że uczniostwo jest skuteczniejsze niż mówienie kazań. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Bajeński. Chciałem opowiedzieć parę rzeczy, a zacznę od tego, że Mniej więcej w 11 roku mojego życia, a tuż przed 12, wydarzyło się w moim życiu coś, co miało tak ogromny wpływ, że dzisiaj, ponad 50 lat później, wciąż jest siłą napędową mojego życia. Nie powiem szczegółów, nie będę się nad tym, nad tym tutaj bym zatrzymywał dłużej, ale to, był, to było wydarzenie, które absolutnie ustawiło całą resztę mojego życia, aż po dzień dzisiejszy. I bym tak chciał opowiedzieć o różnych etapach mojego życia, które są bardzo znaczące. To ten pierwszy, a później miałem niecałe 17 lat, kiedy był taki drugi, kiedy musiałem podjąć decyzję, co ja zrobię z tym nowym życiem, które dobry Pan Bóg mi poprzez wiarę w Chrystusa zaoferował. I później, miały lata, byłem pastorem. Byłem pastorem pięknego kościoła, wspaniałego, w samym środku w stolicy. Kościoła, w którym tak naprawdę się urodziłem, nawet prawie fizycznie, w budynku, w którym Kościół się zgromadzał, byłem urodzony. To był mój rodzinny, cała rodzina zaangażowana w służbę. I kiedy byłem pastorem, przeżywałem najróżniejsze, jak zwykle pastorzy przeżywają, duszpasterze przeżywamy najróżniejsze, wzniosłe i takie upadkowe rzeczy. Po 13 latach mojej służby doszedłem do takiego punktu, w którym miałem wrażenie, że prowadzę do nikom. Wszystko było pięknie, dobrze. Ludzie się chrzcili, nawracali, chrzcili. A nabożeństwa się odbywały. Przybywało nas trochę. Natomiast ja miałem to przemożne wrażenie, że ja jestem jak w kieracie. Robię, chodzę w koło. Jakieś tam gdzieś, jakaś sieczka się gdzieś tam rżnie na końcu tego urządzenia. Ale myślałem, że jeśli coś się nie wydarzy znaczącego, to ja nie wytrzymam takiego napięcia. Dane mi było postudiować troszkę, wziąć urlopu i wrócić. I później następny etap to był taki, kiedy nasza wspólnota zaczęła gwałtownie rosnąć. Bo miałem przywilej bycia pastorem, chyba najszybciej rosnącej, a na pewno największej ewangelicznej wspólnocie na przełomie wieków, jeśli chodzi o liczbę uczestników naszej służby, nabożeństw. Natomiast muszę przy tym wszystkim zrobić też pewne wyznanie, że w momencie, kiedy mam to prawo powiedzenia, że byłem jednym z najbardziej pastorów sukcesu, jeśli chodzi o liczby, w tym samym momencie, kiedy miałem na, w swoich papierach i w swoim myśleniu, miałem słowo uczniostwo zanotowane. Tak naprawdę nigdy nie miałem serca do tego, co nazywamy uczniostwem. Nigdy nie miałem serca do tego, co określam jako taka duchowa formacja, pogłębiona duchowa formacja członków Kościoła. I otóż, jakieś 13 lat temu, nie prosząc, jak na talerzu Pan Bóg spowodował, że spotkałem ludzi, którzy zaczęli mówić o uczniostwie inaczej niż to słyszałem w... za młodu. I powiem tak, pod wpływem tego, co słyszałem i co widziałem, Nawróciłem się jako pastor. Nawróciłem się na uczniostwo. Trochę żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo prawdopodobnie rezultaty służby zboru, którym kierowałem, byłyby zupełnie inne. No ale nawróciłem się. Nawróciłem się tak ostrożnie. Ostrożnie w tym sensie, że pomyślałem sobie: no fajne, to jest przekonujące, co mówią ale ja nie jestem stworzony do tego, żeby spędzać czas nie wiem, z kilkoma ludźmi jakimiś, poświęcać im czas. Mój styl przywództwa był trochę taki, że jak chcesz się czegoś ode mnie nauczyć, to się naucz, a jak nie potrafi się nauczyć, to daj mi spokój. Natomiast tutaj poświęcenie czasu kilku osobom, zamiast dużej audiencji, ludzi, ale powoli się przekonałem i chcę powiedzieć, od 10 lat prowadzę grupy uczniowskie, męskie grupy uczniowskie. Spotykam się z osobami, z mężczyznami, których sam zapraszam do tych grup. Zapraszam, znając ich, modląc się. W jednym, dosyć w dwóch nawet przypadkach uh, oni się sami zgłosili, czy mogą być członkami takiej grupy. Z trudem, ale mogliśmy to zrobić. I ja chcę powiedzieć, że dzisiaj jestem w takim punkcie mojego życia, kiedy uczniostwo stało się, jakby wyszło na czoło. Moglibyśmy mówić w Kościele o takich pięciu dziedzinach a, <laughs> życia kościelnego, z których uczniostwo jest jednym z. Ja chcę powiedzieć, że zawsze dla mnie, na przykład, nabożeństwo było czymś znacznie ważniejszym. Ostatecznie wierzyłem w to, że Moje przesłania, kazania, niektóre zupełnie zgrabnie ułożone nawet, ale że one mają taką siłę transformacji życia, że jedyne tylko co patrzyłem, to myślę: jeśli moje kazania mają taką siłę transformacji, to czemu ci ludzie tak specjalnie się nie zmieniają? I to nawet ci, którzy przychodzą i dziękują, że naprawdę to było takie ubogacające, i, 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 i będąc przeszkolony troszkę. Zobaczyłem, że jeśli chodzi o przemianę człowieka, to kazania i nauczania, niestety, są najsłabszą formą oddziaływania, aby człowiek uległ przemianie. Brakuje pewnych elementów, o których nie będziemy dzisiaj mówić, ale, ale brakuje tych elementów, i przeto tak często jest, że wchodzimy i wychodzimy, mamy więcej wiedzy, natomiast niekoniecznie więcej potrafimy i niekoniecznie sami jesteśmy przemienieni. Słuchałem człowieka, który w którymś momencie powiedział coś takiego: Jeżeli chcesz mieć prawo do bycia naśladowcą Chrystusa, a chcę powiedzieć, dla mnie to jest najwyższy zaszczyt móc być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Jego on mistrz, ja uczeń. Mówiło ja tak, że jeśli chcesz mieć prawo to jeśli mogę zapytać, czy rzeczywiście masz prawo powiedzenia, że jesteś naśladowcą Chrystusa, na przykład jako duszpasterz, jeśli nie stosujesz metod swojego mistrza w służbie? A ja zawsze myślałem o mistrz, Jezus, to znaczy, że mamy od niego wziąć charakter, być podobni do niego w jego charakterze, a w myśleniu. Jak myślenie upodobnimy, no to i mówienie nam się upodobni do jego mówienia. Natomiast nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy, że może mistrzowski model służby powinien byłby być też modelem służby dla pastora. No i, i doszło do tego, że zacząłem powątpiewać, czy duszpasterz, pastor, nawet jeśli jest pastorem wspólnoty, która się rozwija, rozwijała, czy ma prawo powiedzieć, że jest naśladowcą Chrystusa, jeśli nie stosuje się do jego metody służby? A jego metoda służby, metoda jego służby była prosta. Jezus kochał wszystkich. Bez wyjątku. Służył tłumom. Ale skoncentrowany był w życiu na dwunastu. I dwunastu poświęcił najwięcej czasu. Najwięcej myśli. I muszę powiedzieć, ja nigdy tego tak nie robiłem w moim życiu, a przynajmniej świadomie tego tak nie robiłem. Stąd to moje nawrócenie. Pomyślałem sobie, że może trzeba właśnie w ten sposób. Jezus miał 3,5 roku. Od czasu jak powołał swoich uczniów, prawdopodobnie 3 lata, a może nawet mniej. I miał świadomość, że będzie musiał odejść z tego świata i usiąść po ojca w majestacie. A cała, cała, cały bagaż przywództwa Kościoła spadnie na, spadnie na tych, których on własnoręcznie wybrał. Jak Marek to zapisał w trzecim rozdziale: wybrał, aby z nim byli, aby ich wyposażyć, moc. I aby ich posłać do zwiastowania. Wybrał, aby byli jego uczniami, a później, aby się stali jego wysłannikami, to jest apostołami. Kiedy o tym myślę, to myślę, że chciałbym też być podobny do Jezusa w stosowaniu metody. Od kilku lat prowadzę, tydzień temu skończyłem trzeci rok dla niektórych kapitalnych, mężczyzn, ludzi biznesu, ludzi, których zapraszałem do swojej grupy. kiedy zapraszałem ich, no, mówiąc o zainwestowaniu, jesteś tego warty, nie tylko kobiety są warte, ty też jesteś tego wart, zainwestuj w siebie, w swoją duchowość. No im się nawet to spodobało, że są warci. Na następnym spotkaniu mówię, dobrze, ale ja chcę zrobić zamach na pięć godzin w tygodniu z twojego kalendarza. Na co ci, którzy ze mną byli bardziej zaprzyjaźnieni, mówią: Andrzeju, świetnie, no ale nie ze mną, nie w tym czasie. Ci, z którymi mieliśmy pewien dystans, mówią: Pastorze, naprawdę jestem zaszczycony tą e, propozycją, ale nie ma takiej mowy w ogóle, żebym ja mógł tygodniowo 5 godzin. A jednakże jeden po drugim, jeden po drugim skończyli, ukończyli taki trzyletni. Mamy taki kurs, gdzie sobie podróżujemy, jakby w głąb, w głąb życia. Zrozumiałem przez te moje doświadczenia, najpierw przez szkolenia, a później przez te moje doświadczenia osobiste, też zrozumiałem to, że coś nam się w chrześcijańskiej służbie, powiem prosto, porąbało. I kiedy mówię nam, mam na myśli nas, głównych liderów, pastorów, dusz pasterzy. Jesteśmy osobami, które lubią szerokość. Lubią, lubimy żeby dużo, żeby nas dużo słuchało. Natomiast, jakby zupełnie kwestia głębokości a gdzieś nam ucieka. Ja pamiętam, że kiedy, w czasach, kiedy przewodziłem zborowi lokalnemu, kiedy przychodził ktoś i mówił o uczniostwie, to ja mówię: Ok, ty będziesz. Miałem nawet pracownika na pół etatu do tego, żeby tylko i wyłącznie uczniostwem się zajmował, ale ponieważ nie miałem serca do tego, to też nie było żadnych rezultatów specjalnie. I dzisiaj, kiedy myślę o tym, to myślę, że to przestawienie służby z szerokości i powiedzenie, że mamy również wymiar, który się nazywa głębokością i że ten wymiar oznacza. Zupełną przemianę człowieka, przemianę myślenia, przemianę zachowania, przemiana wartości, że takie rzeczy nie mogą się odbyć na nabożeństwie tylko. Dobre, dziękujemy Bogu za każde dobre nabożeństwo, każde dobre spotkanie, ale tak naprawdę, jeśli chcemy wejść w głąb, to musimy być w mniejszej grupie, i nie chodzi o to, żeby być sam na sam mistrz i ja, tylko raczej właśnie, żeby to było w grupie, kiedy mogę korzystać z charyzmatów, z życia innych, z doświadczeń życia innych ludzi, kiedy możemy dzielić się nawzajem, kiedy w kontekście prawdy, kiedy jednym ze słów, jakie padają na spotkaniach tydzień po tygodniu jest słowa rozliczenie, a jak ci poszło, a mówisz, że już trzeci miesiąc nie rozmawiasz ze swoją żoną, no to porozmawiajmy o tym razem, czy to jest możliwe. I dzięki temu mogłem widzieć ogromną przemianę w ludziach, która następuje. Przemianę, którą Bóg czyni, kiedy jesteśmy razem. Mówię, prowadzę męskie grupy, bo wiecie, że jak to jest tak, że jak w grupie siedziałaby moja żona obok, albo jeszcze gorzej, żona mojego kolegi, to wiadomo, że byśmy zbyli żartem poważną rzecz, a tak, a tak, bierzemy windę, zjeżdżamy trzy, trzy piętra w dół i sobie rozmawiamy, i to powiem: nigdy nie myślałem o tym, że mężczyźni naprawdę potrafią rozmawiać o głębokich swoich osobistych sprawach. Oczywiście w kontekście prawdy, w kontekście Słowa Bożego. Także powiem w ten sposób. Jestem nawrócony na uczniostwo. Co prawda, tutaj. Trzeba rozróżniać nam pomiędzy tym, co określamy uczniostwem, a co określamy mianem czynienia uczniami. Czynić uczniami to znaczy przeprowadzać ludzi od niewiary do wiary i później prowadzić tak, aby oni inny, z innymi robili to samo. Uczniostwo to jest bardziej duchowa formacja już uratowanych, zbawionych ludzi, którzy zbawieni z łaski, a teraz potrzebują odnowy, teraz potrzebują przemiany wszystkiego. Tak, żeby ktoś, kto jest zbawionym chuliganem, stał się zbawionym szlachetnym człowiekiem. I do tego mamy i Ducha Świętego, i Słowa Jezusa Chrystusa, które mają tą moc przemiany w naszym życiu. Do tego potrzebne jest tylko jeszcze przekonanie, że idąc tą ścieżką, jesteśmy bardziej naśladowcami Chrystusa Pana, niż kiedy nie idziemy tą ścieżką. To jest czasem zabawne, a czasem już mnie boli, ale ilekroć przychodzę do pastorów i proponuję udział w następnym szkoleniu w zakresie uczniostwa, oni odpowiadają, odpowiadają mi dokładnie tak samo, jak ja mówiłem 20 lat temu. Mówię, wiesz, a nie bardzo mam czas na to, ale mamy tu tego, mam człowieka, dam, wyślę. Często odpowiadam na to, nie, ja nie chcę tego człowieka, ja chcę Ciebie, ja chcę, żebyś Ty był w tym względzie też podobny do obrazu Syna Bożego, i żebyś postanowił, że część Twojego czasu będzie trafiała do określonej ilości mężczyzn, po to, żeby oni byli bardziej podobni do Chrystusa pod każdym możliwym względem. I na koniec chciałbym powiedzieć: to uczniostwo w naszych czasach, może wiemy to, może nie, ale uczniostwo w naszych czasach jest jedną z największych fal, jakie Duch Święty wzbudził globalnie. Będąc na konferencji tak dawno w Stanach Zjednoczonych z 800 organizacji misyjnych najróżniejszej maści, i nie widziałem nawet jednej, która by w motcie, w haśle nie miała słowo uczniostwa. Rok, dwa, trzy lata temu tak nie było. Coś się dzieje. A zatem ja przyjmuję to też, że to jest takie coś, co Pan Bóg Wszechmogący w swojej umiejętności, możliwości, suwerenności czyni dla nas. Abyśmy wrócili do modelu Chrystusowego, takiej służby, w której ludzie nie tylko się nawracają, nie tylko przyjmują jakąś posługę ze strony Chrystusa, ale też dzięki nam przyjmują również to wewnętrzne, tą, tą przemianę, która się sprawia, że jesteśmy bardziej i bardziej do Niego podobni, zarówno w charakterze, w mowie, w uczynku, w słowie. I bardzo bym chciał zachęcić wszystkich nas, abyśmy i w naszym kraju też w taki sposób pomyśleli o uczniostwie, o czynieniu uczniami, aby Chrystus Pan mógł być z tego uwielbiony, zadowolony, że ma wiernych naśladowców. A mówię to przede wszystkim do tych z nas, którzy duszpasturzujemy innym. Niech dobry Pan Bóg nam błogosławi i niech nas prowadzi, i niech nas prowadzi w taki sposób, aby. Błogosławieństwo było pomnożone w sposób wieloraki. Dziękuję.